Jest pan pedagogiem. Dobra szkoła to jaka szkoła? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim, kiedy mówimy o dobrej szkole, o dobrej placówce edukacyjnej, to zawsze musimy mieć na myśli rozwijanie integralne człowieka, holistyczne. Bo oczywiście to są trudne słowa, ale tak naprawdę chodzi o to, że każdy człowiek. Także nasze dziecko ma różne sfery swojego życia zainteresowania. Czyli to jest i ta sfera fizyczna, i ta sfera duchowa, sfera intelektualna, sfera rozwoju społecznego, emocjonalnego. My często w szkole nierzadko stawiamy przede wszystkim na taki rozwój czysto intelektualny, czyli chcemy uczyć dzieci, aby dobrze liczyły. Natomiast tak naprawdę dzieci mają masę pasji, masę zainteresowań, chcą z energią realizować to, co je wyróżnia w tym świecie. I to jest właśnie fantastyczne, że szkoły, które. Odkrywają talenty, które rozwijają pasję młodych ludzi. Oczywiście nie zapominając także o tym, o tej, tej sferze intelektualnej, także dając konkretne wiedzę, umiejętności, chociażby ponadprzeciętnie wypadając potem w egzaminach zewnętrznych na koniec szkoły podstawowej, ale nie zapominając o tym, że dziecko w szkole przede wszystkim ma także rozwijać talenty, bawić się, być sobą. Gdzie ma być też podmiotem, czyli nie jednym z wielu gdzieś tam trybików, które przypisujemy do, do, do ławki, wystawiamy oceny, ale tak naprawdę patrzymy na dziecko integralnie, takim, jako, jakie ono jest. Co powiedziałbym ono rodzicom, którzy myślą w tym roku nad wyborem szkoły, na co powinni w szkole zwrócić uwagę? Ja myślę, że ta najbliższa odległość od domu to wcale nie jest to, co powinno determinować to, gdzie posyłamy nasze dziecko do szkoły. Szczególnie, że szkoła elementarna, szkoła podstawowa, jest tym pierwszym kontaktem z prawdziwym nauczaniem, z prawdziwym wychowaniem. No, oczywiście, można powiedzieć, że przedszkole pełni też taką funkcję, ale jednak szkoła. Pod tym względem ma troszeczkę inny charakter. W moim przekonaniu, dobra szkoła to jest ta szkoła, w której młodzi ludzie czują się dobrze. My, często jako dorośli, mamy swoje wspomnienia. Ze szkoły i te wspomnienia są wspomnieniami negatywnymi. Często postrzegamy szkołę przez pryzmat nie wiem, więzienia, szpitala, niektórzy by powiedzieli nawet obozu koncentracyjnego. I to w tym obozie koncentracyjnym są i dzieci, i nauczyciele, i rodzice. Wszyscy tak naprawdę nie chcą tam chodzić i wszyscy się źle czują, ale są wyjątki znaczy są takie wyjątki jest ich coraz więcej na szczęście, w których i dzieci w miarę dobrze się czują, i rodzice są mile widziani, i też nauczyciele realizują swoje zadania z pasją. Także w moim przekonaniu niekoniecznie najbliższa odległość od domu powinna być tym najważniejszym elementem, niekoniecznie piękny, nie wiem, nowoczesny wygląd budynku, ale właśnie klimat w szkole, atmosfera, która tutaj panuje, otwartość nauczyciela, dyrektora to, w jaki sposób młodzi ludzie mają wewnętrzną motywację do tego, aby w tej szkole być i aby sprawiało im to przyjemność. Wbrew pozorom, w szkole podstawowej najłatwiej o wewnętrzną motywację dziecka do nauki, ale i to bardzo często jesteśmy w stanie zepsuć. Rodzice w szkole są potrzebni, są ważni. Jak to wygląda według pana? Rodzice wspominając swoje czasy szkolne mówią czasami: Myśmy do szkoły już chodzili, to już wystarczy, swoje odsiedziliśmy w ławce. Ale wydaje się, że takie podejście to nie jest to, do czego powinniśmy dążyć? Szkoła podstawowa nr 35 w Łodzi, jako pierwsza w Polsce, została wyróżniona certyfikatem Szkoła Przyjazna Rodzinie, w tym modelu, który proponuje Fundacja Inopolis, który jest związany w ogóle z całym procesem traktowania rodzica i podejścia do rodzica w placówce edukacyjnej. Szkoła, tak naprawdę, to trzy podmioty to są uczniowie, nauczyciele, ale też rodzice, czy nawet bym powiedział dalej, cała rodzina, bo także chociażby dziadkowie czy opiekunowie prawni dzieci. Jeżeli rodzic czuje się zaproszony do udziału w życiu szkoły. Jeżeli rodzic czuje, że jest ważnym to, co przekazuje szkole. Ma coś ciekawego do powiedzenia. Czy wreszcie, jeżeli też korzysta się z gigantycznego potencjału rodzica, na przykład jakiś rodzic, chociażby no, jest architektem i może zaprojektować jakiś element szkoły, na przykład świetlicę szkolną, prawda? To to jest taki konkretny wkład, bo My, pedagodzy, czasami zapominamy, że rodzice to niesamowite bogactwo i myślę, że rodzice powinni o tym wiedzieć, że są gigantycznym zasobem szkoły. Oczywiście dla ucznia to są pewnie nawet i ważniejsi niż nauczyciele, ale sama szkoła też może ich traktować jako równoprawne podmioty i stąd też certyfikat Szkoła Przyjazna Rodzinie dla, dla Szkoły Podstawowej nr 35.